Jeśli się tutaj widzimy, to znaczy, że raczej poszukujesz samochodu dostawczego. Poszukujesz samochodu, który ma przewieźć dosyć dużo towaru. Ma być oczywiście samochodem bardzo dobrym dla Twojej firmy i ma być także tym samochodem, na którym będziesz właśnie zarabiać. W tym tygodniu zaproszę Was na trochę nietypowy i troszeczkę inny test, bo właśnie samochodu dostawczego, jakim jest naprawdę niesamowicie popularny Mercedes-Benz Vito. No, bez gwiazdy nie ma jazdy, ale także oczywiście bez subskrypcji my nie możemy także się rozwijać, więc nie zapomnij, drogi widzu, o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym oczywiście subskrypcjom my możemy pokazywać Wam coraz ciekawsze i coraz bardziej nietypowe także samochody. Dzięki za subskrypcję i lecimy dalej z tematem. Mercedes-Benz Vito i Mercedes-Benz Viano to najczęściej oczywiście dwa samochody, które są bardzo siebie blisko i bardzo często były także mylone. Od 2014 roku Mercedes postanowił kompletnie to zunifikować, tak żeby w końcu klienci Mercedesa się nie mylili, jeśli chodzi o samochody. Mercedes-Benz Vito został typowo samochodem do dostawczych oczywiście celów, typowy samochód w formie furgona, czy także wersji mixto, która jest w stanie posiadać na przykład dodatkową ławkę z tyłu, tak aby na przykład była taką małą brygadówką, w szczególności właśnie gotową na wszelakie wyzwania, jeśli chodzi o budowy. Jest także jeszcze wersja Tourer, czyli oczywiście przystosowana do przewozu osób, a Mercedes Viano został kompletnie porzucony i został zmieniony bardziej właśnie na Mercedesa V-klasę, który faktycznie jest tym samochodem, który jest takim prezesowozem i takim samochodem, który ma przewozić oczywiście w największym komforcie oraz przewozić ważne osoby. Taki samochód też żeśmy dla Was testowali, oczywiście wyświetla Wam się teraz w tym momencie w rogu. Ale popatrzmy na naszego Vito, Vito, który praktycznie rzadko kiedy występuje w takich konfiguracjach. Dlaczego? No bo rzadko kiedy możemy spotkać po pierwsze taki kolor, takie felgi oraz pomalowane zderzaki w kolor nadwozia i tyle dodatków. Widać, że to jest samochód skonfigurowany typowo dla dziennikarzy, po to, żebyśmy Wam pokazali, co możecie faktycznie sobie wybrać do takiego samochodu dostawczego. No i chodźcie, zobaczymy, przejdźmy sobie do stylizacji. Oprócz samego lakieru, który na pewno rzuca się w oczy, tego pięknego, ładnego, srebrnego koloru, no to najczęściej takie samochody po prostu wyjeżdżają w podstawowych barwach. Nasz kolor srebrny oczywiście wymaga sporej dopłaty, bo tam okolica 4000 zł, po to, żeby właśnie całe nadwozie naszego Vito było polakierowane w takim dosyć ładnym kolorze. Prezentuje się to naprawdę wyjątkowo dobrze, jak na dostawczaka. Ale to nie jest koniec elementów, które możecie sobie dopakować do tego samochodu. W szczególności na pewno warto zwrócić uwagę na to, że możecie mieć także w kolorze nadwozia przedni, jak i tylny zderzak, co często także nie zdarza się w dostawczakach. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jednak kiedy wybierzecie lakierowane zderzaki, niestety, kiedy zostanie on przerysowany przez Waszego pracownika, czy w jakichś innych formach uszkodzony, no to niestety trzeba będzie go polakierować, żeby to miało ręce i nogi. Dlatego chyba lepszym wyborem będzie po prostu kupienie plastikowego, takiego chropowatego zderzaka. Może troszeczkę mniej z prezencji, ale więcej z praktyczności. Z praktycznych elementów na pewno warto dopłacić prawie 8,5-9 tysięcy złotych netto, jeśli chodzi o reflektory. Reflektory, które zawsze zwracam uwagę na to, że to jest bardzo fajna inwestycja w bezpieczeństwo w szczególności. Może nie dla wszystkich. Kiedy macie firmę i Wasi pracownicy jeżdżą praktycznie w ciągu dnia, to niezbytnio musicie w to mocno inwestować. Ale kiedy macie samochody, które jeżdżą jednak wieczorem, wyjeżdżają bardzo wcześnie rano i większość na przykład pracują w Polsce, gdzie ten dzień jest dosyć krótki, warto na pewno pochylić się nad światłami Mercedesa, jakie są zwane LED Intelligent Light System. Bardzo fajne światła, które zadebiutowały w E-klasie już jakiś czas temu, dwie generacje dokładnie temu. Są to światła LED-owe, ale nie są to światła matrycowe. Są to światła z przesłonami elektronicznymi, które w stanie są oczywiście zaciemniać soczewki naszych świateł, tak żeby nie oślepić oczywiście kierowców jadących z naprzeciwka, ale także Wam
mają możliwość jazdy cały czas w większości na światłach drogowych. To jest naprawdę bardzo fajny element, do tego są to światła skrętne, które niesamowicie działają właśnie także przy pokonywaniu zakrętów, bardzo głęboko są w stanie je doświetlić. Dodatkowo one są w stanie na światłach długich naprawdę wysoko świecić, więc naprawdę nie ma co się bać, jeśli chodzi o jazdę na przykład takim samochodem właśnie w scenerii nocnej. I za to, szczerze powiedziawszy, bardzo cenię Mercedesa, że taki dodatek jesteście w stanie sobie dobrać do tego samochodu, bo jest to inwestycja w bezpieczeństwo wasze, waszego samochodu firmowego, a także waszych pracowników. Z takich kolejnych ciekawych smaczków na przedniej szybie macie oczywiście logo Mercedesa, niczym oczywiście w osobowych samochodach. Tradycyjny grill, który oczywiście w V-klasie jest bardzo ładnym wyróżnikiem i jest także oczywiście doposażony w chromy. Tutaj w Mercedesie Vito postanowiono z tego zrezygnować. Prosty, plastikowy grill, atrapa, chłodnicy, tak żeby to jakoś wyglądało. Duże logo Mercedesa, które ma się także łączyć z innymi Mercedesami, które oczywiście są w wersji dostawczych. No i warto zwrócić uwagę na to, że możecie mieć także czujniki parkowania z przodu, za co ogromny plus, bo jednak przy takich gabarytach się przydają. Czas na koła. Ogumienie i koła w Mercedesach to też jest dosyć ciekawy temat, bo możecie mieć naprawdę różnego rodzaju felgi. Ale pierwsze pytanie, kto skonfigurował tą testówkę tak, że ma 17-calowe koła? Widzieliście kiedyś busa, który ma 17-calową felgę aluminiową? No właśnie, ja teraz też praktycznie pierwszy raz w życiu widzę. Jeśli chodzi o ten samochód, jeśli chodzi o naszą wersję, mamy oczywiście 17 cali z wzorem bardzo podobnym do tego, jakiego mieliśmy na przykład w Mercedesie EQV. To jest bardzo podobny wzór, bardzo mocno zabudowana felga, ale nie zmienia to faktu, że wygląda naprawdę bardzo zacnie, jeśli chodzi o ten samochód. 225 na 55 na R17, więc bardzo fajnie, że nawet przy 17 calach mamy dosyć sporą wysokość tej opony, co pozwala także dosyć pewnie przejeżdżać tym samochodem w niepewnych terenach. No ale nie zmieniając tematu, najczęściej te samochody będą wyjeżdżać raczej na kołach 16-calowych i to w szczególności na kołach stalowych, bo po prostu będzie łatwiej je serwisować w waszej firmie, więc myślę, że ja osobiście chyba bym kupił tutaj po prostu zwykłe, tradycyjne stalówki. Mercedes-Benz Vito dostał faktycznie ten nowy silnik i ten silnik ma bardzo dużo różnych konfiguracji mocowych, a także możliwości skonfigurowania go z różnym napędem. Jeśli chodzi o najsłabszą wersję, zaczynacie od 114 CDI, 114, potem 116, potem 119 i 127 CDI, które jest najmocniejsze. Moce od 136 koni, potem 163 konie, 197 koni, czyli taki najbardziej sensowny wybór w taki, jak jest na przykład w naszym silniku, z naszym egzemplarzem, a także i 237 koni w najmocniejszym dostępnym busie EVI, to po prostu robi robotę. Mercedes z taką mocą 237 koni to jest naprawdę już coś. Jeśli chodzi o możliwość połączenia tego, Mercedes powrócił tutaj najbardziej do tradycji. Macie tutaj w większości napęd RWD, czyli macie tutaj oczywiście napęd tylny, który jest możliwy z skonfigurowaniem także z manualną sześciobiegową skrzynią lub taką skrzynią, jaka jest montowana także w samochodach osobowych, jeśli chodzi o Mercedesa, czyli 9 G-Tronic, czyli mercedesowski ZF, który ma 9 biegów, jest także skrzynią hydrokinetyczną, tradycyjną, która ma właśnie 9 przełożeń. Bardzo fajny element, który na pewno jest w stanie naprawdę sporo obniżyć spalanie, bo jednak 6 biegów kontra 9 biegów to jest naprawdę dosyć duża różnica w obrotach, nawet przy jeździe autostradowej. 130 km na godzinę rozpędzony Vito pędzi. 9-biegowa skrzynia biegów marki ZF, czyli tak zwany 9-tronic, 9G-tronic dokładniej. Zobaczcie na to. 130 km na godzinę, a ja mam niecałe 2000 obrotów. Szczerze powiedziawszy, to mam okolice pewnie 1600, jak nie 1700 obrotów. To jest Możecie także sobie to skonfigurować z bardzo ciekawym napędem. Napędem 4x4, który jest tutaj zastosowany. Jest to oczywiście napęd sygnowany słowem Virmatic, tak, bo jest to oczywiście napęd stosowany w Mercedesie, który jest stałym napędem i cały czas pędzi 4 koła i taki napęd także znalazł się w naszym egzemplarzu. Jeśli chodzi o nasz silnik to jest 119 CDI, mamy tutaj 197 koni, 440 Nm, to jest naprawdę bardzo fajna wartość, właśnie połączona z tym 9-biegową skrzynią, którą oczywiście wymaga dosyć sporej dopłaty, ale jest to bardzo fajny zestaw. Jeśli chodzi o samą kulturę pracy tego silnika, niesamowicie dużo się tutaj zmieniło. Praktycznie stając obok poprzedniego silnika i tego nowego silnika, na ucho będziecie w stanie usłyszeć, który jest który, bo nowszy silnik jest niesamowicie mocno przekonstruowany i jest o wiele cichszy. To też...
większy. To też na pewno ze względu na to, że ma inną budowę w środku, jest w ogóle inaczej zbudowany, inne tłoki, inna budowa także silnika i co ważne, silnik jest odchudzony o ponad 50 kg. To jest dosyć sporo masy właśnie w dieslu zmniejszone. Do tego został zmieniony układ wydechowy, który teraz troszeczkę wygląda niczym jelito, ze względu na to, że zostały tutaj zastosowane zamiast dwóch turbosprężarek, mamy jedną turbosprężarkę o zmiennej geometrii, która bardzo fajnie jest w stanie ten samochód napędzić. Połączone jest to oczywiście z katalizatorem, następnie z specjalną puszką rezonansową, która także jest tam dotryskiwane AdBlue, tak żeby zmniejszyć oczywiście emisję spalin i to dopiero jest kierowany do naszego wydechu, więc silnik jest niesamowicie przekonstruowany i jest kompletnie inny, ale dzięki temu ma naprawdę o wiele lepszą kulturę pracy, a także i co ważne dla Waszych firm, mniejsze spalanie. Szybkie podsumowanie trasy. Trasa Łódź-Warszawa, oczywiście prędkości od 110 do 140, szczerze powiedziawszy, ale naprawdę dzisiaj były ciężkie warunki, po prostu cały czas było przyspieszanie, hamowanie i trochę jazdy z tempomatem. Średnie spalanie naszego Vito 8 litrów. Szczerze? Jeśli chodzi o wymiary, no to Vito jest jednym z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o samochody dostawcze właśnie w wymiarach. Oczywiście jest to samochód porównywalny do Volkswagena Transportera oraz także do Renault Trafika, który jest oczywiście także jego największą konkurencją. Jeśli chodzi o naszą wersję, bo występuje Vito w dwóch wersjach, długiej oraz ekstra długiej, która jest aż o 23 cm dłuższa. Vito w naszej wersji ma 5,14 m, jeśli chodzi właśnie o długość na przykład naszego nadwozia. Mamy także zastosowane tutaj drzwi, które macie w standardzie po prawej stronie, a drugie z lewej strony możecie dokupić za prawie 2000 zł. Netto. Dzięki temu macie 5,14 metra długości, a także wysokość tego samochodu jest w miarę na sensownych jeszcze wartościach, bo jeśli chodzi o zwykłego Vito bez relingów to jest 1,92 m, a jeśli chodzi o taką wersję jak my mamy razem z relingami, macie tutaj 1,97 m, co pozwoli Wam także wjechać w miarę w większość parkingów podziemnych, bo najczęściej to jest dużym problemem, jeśli chodzi właśnie o takie samochody. Tak jak mówię, do 2 metrów w parkingu podziemnym w miarę się zmieścicie. Rozstaw osi także jest dosyć długi, co właśnie też pozwoli w miarę sensownie zapakować także tył i także upakować cały napęd 4x4, który tutaj jest także zamontowany. I co ciekawe, możecie tutaj zamówić sobie podwyższone zawieszenie o raptem o centymetr niecały, ale także jest możliwość wybrania takiego jakby pakietu na bezdroża, to się nazywa. Dzięki temu oczywiście prześwit delikatnie jest w stanie być większy. Co prawda my takiego pakietu nie mamy, a mamy ten napęd 4x4 i ten bus potrafi naprawdę zrobić konkretne rzeczy, jeśli chodzi właśnie o teren. Dlaczego ja mówię właśnie o takich rzeczach? Bo ten napęd 4x4 będzie bardzo fajnym elementem, jeśli chodzi o ten samochód na przykład wtedy, kiedy będziecie potrzebować go na budowę, kiedy będziecie go potrzebować na przykład do firmy, która zajmuje się energetyką, tam gdzie musicie wjechać po naprawdę niepewnych terenach, tam gdzie musicie przejechać jakieś kolejny błotne, tam gdzie musicie przejechać wodę i dostarczyć faktycznie ten towar, tą paletę, czy także właśnie Wy musicie dojechać takim samochodem właśnie na takie obiekty, czy także właśnie takie inwestycje, to na pewno warto powiedzieć, że Mercedes Vito to jest naprawdę dosyć dobra, mała terenówka, jeśli chodzi właśnie o dostawczaka. Czas na tył. A jeśli chodzi o Mercedesa Vito, z tyłu macie oczywiście dwie możliwości do wybrania. Możecie mieć tradycyjną klapę podnoszoną do góry, która oczywiście, szczerze powiedziawszy, bardzo małą ilością zastosowań, ze względu na to, że po prostu macie dosyć długą klapę, która ma prawie 2 metry długości i niestety nie załadujecie niczegokolwiek paleciakiem, widlakiem czy czymkolwiek, co ma wjechać z paletą do środka. Więc najczęstszą formą wyboru, jeśli chodzi o tego typu samochody, są oczywiście podwójne drzwi, które są symetryczne, co ważne, i są oczywiście w takiej formie, jak właśnie teraz widzicie. W naszej wersji są nie typowo dosyć skonfigurowane jak na taki dosyć samochód, ze względu na to, że posiadamy tutaj szyby, które są z tyłu zamontowane razem z podwójną wycieraczką i ciekawym elementem, który jest tutaj zastosowany, to jest kamera. Kamera, która obserwuje nie tylko otoczenie, które jest podczas cofania, bo ta kamera znajduje się tutaj. To jest druga kamera, która jest zastosowana typowo do parkowania i jest załączona właśnie wraz z biegiem wstecznym. Ta kamera jest to kamera do wirtualnego lusterka, które znajduje się w środku i które pozwala Wam obserwować to otoczenie z tyłu za samochodem, tak jakbyście mieli tradycyjny samochód z normalnym lusterkiem w środku, a tutaj mamy niestety gruć, przez którą kompletnie nic nie widać. Więc takie rozwiązanie jest bardzo fajnym elementem. Co prawda kosztuje dopłatę prawie 8 tysięcy złotych, ale myślę, że jest fajnym gadżetem i także uprzyjemnia jazdę, jeśli chodzi o takiego typu samochód. Jest pewna wada
także tego samochodu, to niestety są tylne światła. Tylne światła, jeśli chodzi o taką konfigurację, jak my mamy, czyli z podwójnymi z tyłu drzwiami, nie jesteście w stanie kompletnie zamówić sobie świateł w pełni LED-owych. Niestety muszą być to tradycyjne żarówkowe światła i nawet sam Mercedes nie wie, dlaczego taki element występuje w konfiguracji. Jedyne światła LED-owe, które możecie zamówić sobie z tyłu, to jest wybranie wtedy konfiguracji z klapą podnoszoną do góry. Jeśli chcecie mieć takie drzwi jak właśnie nasze, czyli podwójnie otwierane na boki, niestety musi być to tylko tradycyjny halogen. Jeśli chodzi o same drzwi, bardzo fajnym elementem są na pewno drzwi, które my tu mamy. To są drzwi 270 stopni, które co bagatela kosztują prawie 4900 zł, ale jest to bardzo fajny element. Po pierwsze, podwójne drzwi w tradycyjnej formie otwierają się naprawdę bardzo fajnie szeroko i naprawdę dosyć dobrze to wszystko działa, ale macie dodatkowy system, który pozwoli Wam otworzyć te drzwi nie tylko na taki stopień szerokości, ale jesteście w stanie także zarzucić oczywiście je na burty. Bardzo fajny element, który pozwoli także przemieszczać się pomiędzy dokami czy po prostu jakimiś elementami, które nie wymagają jakichś dużych prędkości, dlatego też, że zastosowane są z boku magnesy do tych drzwi, które je przytrzymują, więc na parkingu czy także właśnie pod jakimś magazynem spokojnie możecie się przestawiać, mając nawet otwarte tego typu drzwi. Bardzo fajny element, co prawda warto zwrócić uwagę na to, że niestety takie samochody, które mają zastosowane tego typu drzwi, czyli z zawiasami zastosowanymi na zewnątrz, po jakimś czasie najczęściej mają problem z tym, że te drzwi niestety się opuszczają i trzeba niestety tymi drzwiami dosyć mocno po prostu trzasnąć. Co prawda w naszym egzemplarzu jeszcze to nie występuje, ale zwracam uwagę na to, bo niestety w prywatnym samochodzie niestety tak już i mam. Tylny zderzak także oczywiście w naszej wersji jest lakierowany. Posiada także czujniki parkowania, za które możecie oczywiście dopłacając, możecie je mieć u siebie także w samochodzie. No i ostatnim elementem to na pewno jest koło dojazdowe, które znajduje się pod spodem, pod samochodem, na typowym francuskim troszeczkę mechanizmie, czyli na typowej windzie. Więc tak oto macie rozwiązany system koła zapasowego, jeśli chodzi właśnie o waszego Vito. No to czas troszeczkę pomierzyć pakę, jeśli chodzi o praktyczność tego samochodu, no bo w końcu musicie coś tym przewieźć. Jeśli chodzi o takie wymiary tradycyjne, to na początek zmierzmy sobie w ogóle otwór drzwiowy. Jeśli chodzi o taki najmniejszy, najwęższy element tego samochodu, no to macie go tutaj niestety. To jest 1,27 m, jeśli chodzi o szerokość. Spójrzmy w ogóle na jaką wysokość także musimy podnieść sobie paletę. Paletę musimy podnieść na prawie 52 cm, żeby oczywiście ją sobie wsadzić. Jeśli chodzi o wysokość naszych drzwi i wysokość także otworu, w najmniejszym miejscu macie okolice 1,21 m, jeśli chodzi o wysokość. Następnym elementem na pewno warto zmierzyć, czy w ogóle tutaj wejdzie europaleta po szerokości. Po szerokości między nadkolami 1,20 m, więc macie 6 cm zapasu, żeby oczywiście wsadzić Waszą paletę, tak żeby nie obijać się pomiędzy także nadkolami. Jeśli chodzi o długości, długość tego samochodu macie 5,14 m, 23 cm możecie mieć go dłuższego, oczywiście w wersji ekstra długiej. Jeśli chodzi o ten samochód, macie tutaj parę fajnych elementów, bo po pierwsze macie tam taki fajny schowek, który jest w stanie Wam wydłużyć Waszą podłogę i także możecie dosyć płaskie i niskie przedmioty położyć na podłodze i przewieźć je praktycznie już w strefie pasażerskiej, dzięki czemu dłuższe przedmioty także możecie sobie przewieźć. No i zacznijmy sobie właśnie od wymiarów podłogi razem z tym schowkiem. Tego elementu, gdzie zapinają się drzwi, to macie 2,88, jeśli chodzi o długość tego samochodu w najdłuższym możliwym miejscu. W tradycyjnej wersji, czyli tam, gdzie paleta jest w stanie w miarę stanąć, czyli tutaj do tego srebrnego elementu, już macie 2,55. I gruć, która jest tutaj zastosowana, bo niestety jest ona wypukła, no to musicie ją niestety już tutaj troszeczkę odjąć, bo niestety troszeczkę macie tego po prostu mniej. 2,30, jeśli chodzi o długość, po prostu do tego elementu, jakim jest tutaj koniec tego, po prostu tej paki. No i to praktycznie tyle, jeśli chodzi o te wymiary takie podstawowe z tej strony. Chodźcie, zobaczymy, czy w ogóle od boku jesteście w stanie wsadzić paletę. Standardowo posiadacie drzwi oczywiście po prawej stronie, jeśli chodzi o samochód. Jesteście w stanie także oczywiście dokupić sobie drzwi lewe za bagatela 3,5 tysiąca złotych. Ale szczerze powiedziawszy,
Fajnie, że te drzwi są na tyle szerokie. No i teraz możemy przejść po prostu typowo do praktyki. Ja biorę metróweczkę i zobaczymy, czy w ogóle jesteście w stanie jakkolwiek tutaj wsadzić paletę, podjeżdżając widlakiem od bocznej strony. Jeśli chodzi o najmniejszy element tutaj, patrząc jeszcze do grodzi w tym tradycyjnej formie, no to macie niestety 100 cm, czyli po szerokości nie wsadzicie palety, ale w miarę tą paletę euro 80 cm jesteście w stanie jeszcze tutaj wsadzić. Jeśli chodzi o ten element tutaj bardziej wystający, no to tutaj niestety macie jakieś 90 cm maksymalnie, więc niestety widać, że ta grudź jest dosyć mocno tutaj wypukła, ale i tak jesteście w miarę tutaj w stanie jakośkolwiek jeszcze tutaj z tą paletą wjechać. Więc ten otwór drzwiowy myślę, że jest na tyle w miarę praktyczny, że to po prostu dosyć dobrze będzie działać. Tak jak mówiłem, haki, to wszystko możecie sobie pospinać tutaj pasami. Jest także tutaj mikropróg, więc też warto na to zwrócić uwagę, że jest taki stopień i tyle. Jeśli chodzi na pewno o te drzwi, one niestety mają problem z blokadą. Ona dosyć ciężko działa, trzeba dosyć mocno szarpnąć te drzwi, ale potem już bardzo ładnie, gładko się po prostu zamykają. Ale pewną niestety głupotą, którą zastosował Mercedes, to jest to, że tak jak widzicie, tutaj są te fajne magnesy do tych fajnych drzwi 270-stopniowych. Kiedy otworzycie wasze drzwi boczne, bo niestety będziecie ładować od tej i od tej strony, to niestety powstaje mały ząg, że nie możecie użyć tych drzwi 270-stopniowych. Tutaj widać, Mercedes tego zbytnio nie przemyślał, a nawet o tym i mówi. W szczególności, że mamy tutaj taki mały warning, zastosowany tutaj na tej stronie, że te drzwi 270 stopni będą miały kolizję z przesuwanymi drzwiami bocznymi. Trochę głupota, ale szczerze powiedziawszy, dało się to trochę lepiej przemyśleć i po prostu jakoś inaczej to rozwiązać. Może w wersji poliftingowej którejś z rzędu zostanie to poprawione. Moi drodzy, jako że ten test jest dosyć nietypowy, no to także trzeba było z nietypowym podejściem podejść do tego samochodu. Po prostu samochody dostawcze trzeba testować oczywiście z ładunkiem. Jeśli chodzi o samochody typu Vito, macie bardzo ciekawy udźwig. Udźwig prawie do tony. Ten samochód, który my mamy w naszej konfiguracji z tym Wirmaticiem, jest w stanie udźwignąć tonę 20. Maksymalnie, jeśli chodzi o ten samochód, możecie załadować do niego do tony 200 w niektórych konfiguracjach, tylko to oczywiście zależy typowo od konfiguracji silnika, a także skrzyni biegów i jeszcze innych elementów, więc warto na pewno to sprawdzić. Sam samochód, jeśli chodzi o samochód pusty, waży 2 200 tony, a tak jak my mamy ten samochód oczywiście obciążony, bo stwierdziliśmy, że trzeba to przetestować razem z ładunkiem, no to faktycznie załadowaliśmy sobie rolki takiej pewnej folii, która waży 825 kg i tak jak widzicie jest zabezpieczona i po prostu cały test oraz wszystkie testy spalania oraz innych, jeszcze także innych testów, które wykonujemy, będziemy wykonywać właśnie z naszą paletą. Warto na pewno także wspomnieć o komforcie, jaki oferuje także oczywiście Mercedes Vito, jeśli chodzi o swoje wnętrze. W szczególności warto zwrócić uwagę na fotele. Fotel kierowcy, który jest najważniejszy, niestety nie możecie go zamówić z pneumatyką, co szczerze powiedziawszy moim zdaniem jest dosyć dużą wadą tego samochodu, bo niestety to jest tylko zarezerwowane dla Sprintera, a szkoda, bo te mniejsze samochody także pokonują także duże dystanse. Ale nie zmienia to faktu, że te fotele, które tutaj są zastosowane, także mają parę ciekawych funkcji. Jeśli chodzi o ten fotel, możecie także sobie wysunąć oczywiście tutaj poduszkę pod wasze uda, tak żeby było jeszcze wygodniej na dłuższych trasach, co naprawdę jest bardzo fajnym elementem. Możecie także sobie podnieść tą całą część albo opuścić, tak żeby to wszystko doregulować dosłownie do waszych ud i kolan, co jest naprawdę świetnym elementem. Do tego podłokietnik, bardzo fajna rzecz, regulowana w różnych stopniach, tak żebyście mogli trzymać idealną pozycję także na kierownicy, a także i poduszka. Poduszka pneumatyczna, która jest zastosowana tutaj w tym fotelu, to jest bardzo fajny element, bo możecie sobie po prostu doregulować to wszystko do waszej postury ciała, tak żeby wasze lędźwie były bardzo dobrze podparte. Naprawdę, na dłuższych dystansach tym samochodem się bardzo fajnie pokonuje te kilometry i właśnie dzięki temu fotelowi także. Co prawda, tak jak mówiłem, szkoda, że nie ma tej pneumatyki fotela i to jest jego mały ból. Jeśli chodzi o ławkę dla pasażerów, no to ławka jest typowa, niestety jak to w typowych takich busach. Bardzo mocno wypionowane w oparcie, do tego krótkie siedzisko, a także i zmniejszone siedzisko, które jest niestety dla pasażera po środku, no ale
powiedzmy sobie szczerze, pasażer ten trzeci, który tutaj jedzie, to jest tak zwany pasażer na doczepkę już typowo. Nie jest to zbytnio wygodne, bo jest szczerze powiedziawszy za bardzo pionowe to oparcie i niestety nie jesteście w stanie go sobie bardziej pochylić, no bo niestety macie tutaj ten metalowy element. Jeśli chodzi o nogi, no to niestety tutaj też jest pewien element, że ten silnik jest umocowany wzdłużnie. Po prostu ten tunel, który jest tutaj zastosowany, nawet jak sobie usiądziecie tutaj na środku, no to niestety możecie zobaczyć, efekt jest tego taki. Nogi macie tu, nogi macie w powietrzu, chociaż macie o tyle plus, że jeśli kierowca wybrał samochód, który ma automat, to nie będziecie się haczyć tutaj razem z nim, jeśli chodzi o biegi. No więc to tyle, jeśli chodzi o kabinę taką i wygodę tego samochodu, jeśli chodzi o fotele. No to czas, moi drodzy, przerodzić się w busiarza typowego i powiedzieć Wam, jak się jeździ najnowszym Vito. Vito, szczerze powiedziawszy, to jest bardzo dobry samochód, jeśli chodzi w ogóle o odczucia z jazdy. Miałem do okazji trochę pojeżdżenia już tymi dostawczakami, i mniejszymi, i większymi, i w szczególności, jeśli chodzi właśnie o francuską markę typu Renault, bo tam najwięcej jednak czasu spędziłem, nawet jako dziecko. Bardzo dużo kilometrów przejeździłem takimi samochodami i także Vito jest takim samochodem, którym chce się pokonywać te kilometry, w szczególności przez to, po pierwsze, jak jest zestrojony silnik, zestrojona skrzynia biegów, a także jak jest dobrze zestrojone zawieszenie. A zawieszenie, szczerze powiedziawszy, najbardziej mnie zaskoczyło w tym samochodzie, bo po pierwsze, z tyłu nie ma belki skretnej, tak jak w większości samochodów typu Ducato, Trafic, Master, Jumper i jeszcze inne parę samochodów. Tam w większości jest belka skrętna, tutaj Mercedes poszedł typowo tak jak on lubi, czyli zastosował tylne zawieszenie w formie wielowahacza i to czuć niesamowicie. Nie myślałem, że jazda dostawczakiem na pusto będzie takim przyjemnością, taką komfortem, szczerze powiedziawszy, nawet tutaj można powiedzieć, bo ten samochód jedzie typowo jak tradycyjny samochód osobowy, bez jakiegoś wielkiego szału, ale naprawdę jazda po gładkiej, równej drodze, czy nawet po dziurach, czy po jakichś nierównościach, jest bardzo dobrze i komfortowo wygłuszona, wytłumiona, a także jest dosyć sprężyście, to zawieszenie działa i to jest ogromny plus. Kiedy dorzuciliśmy paletę tą właśnie 825 kg na tył, ten samochód jeszcze stał się bardziej komfortowy. Zaczęło to zawieszenie jeszcze trochę bardziej radzić sobie ze wszystkimi nierównościami, więc naprawdę czuć, że ten samochód jest przygotowany na to, żeby miał tą tonę na swojej pace, a także żeby właśnie był dociążony i on wtedy sobie bez problemu jeździ. Układ kierowniczy bardzo leciutki, do tego naprawdę w miarę responsywny. Oczywiście buda troszeczkę chodzi, ale to jest dostawczak. Nie oczekujmy od tego sportowych wrażeń. Ale naprawdę jak na takiego typu samochód dobrze to naprawdę jeździ. Układ kierowniczy nie męczy, jest przyjemny w długiej trasie. Na długiej trasie także się usztywnia delikatnie przy wyższych prędkościach i po prostu sobie suniecie bez problemu. Do tego to wszystko jest zestrojone z tą skrzynią oraz tym silnikiem. Silnik 119 CDI myślę, że jest naprawdę bardzo fajnym wyborem, jeśli chodzi o ten... samochodu. 197 koni, 440 Nm, to naprawdę chce się odepchnąć, bo kiedy naciśniecie gaz, to naprawdę bardzo przyjemnie ten silnik jest w stanie się napędzić. Oczywiście jest trochę głośny, ale nie oczekujmy tego od busa, że on będzie cichy, bo jednak macie dużą puszkę rezonansową, praktycznie siedzicie w środku, jakbyście siedzieli gitary, bo niestety Vito nie jest jakoś super mocno dobrze wygłuszony, bo przy 130 jest dosyć jednak głośno. Sam silnik ma bardzo fajną kulturę pracy, oddaje ten moment obrotowy naprawdę na dobrym poziomie, na wysokim poziomie. Po prostu jest duża jego responsywność. Czuć, że ten samochód nawet pod obciążeniem tony, on nie będzie czuł, że ma praktycznie tą tonę. Nadal bardzo fajnie przyspiesza, te 10 sekund do setki na pusto oraz oczywiście trochę wolniej przy załadunku naprawdę się sprawdza. Ale to, co jest największym ewenementem, jeśli chodzi o ten samochód, to jest ta skrzynia biegów. 9-biegowy automat, który jest tutaj zastosowany, to jest coś nierealnego jak na ten świat. Najczęściej jednak 6-biegowa skrzynia jest tańsza, łatwiejsza w eksploatacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie da takiego komfortu. Naprawdę, 9 biegów to jest na pewno oszczędność, jeśli chodzi o paliwo, oraz także oszczędność czasu na zmianie biegów oraz komfort dla kierowcy. Przy dłuższych trasach świetne rozwiązanie. 130 km na godzinę, 1500 obrotów, jeśli chodzi o diesla. Spalanie
okolice 8 litrów, jeśli chodzi o taką trasę na pusto, z załadunkiem okolice 8,5, maksymalnie 9 litrów. I także takie są właśnie dane. Z 15 tysięcy km ten silnik z tą skrzynią spala raptem 9 litrów ropy i dzięki czemu możecie pokonać spokojnie na jednym baku prawie 900 km, bo macie bak okolice 70 litrów, jeśli chodzi o właśnie wasze czarne złoto. Jest jedna wada tej skrzyni. Reakcja. Reakcja, niestety musicie policzyć sobie do trzech. Raz, dwa, trzy. O właśnie, zwróciła sobie ze 3-4 biegi i faktycznie zaczęło to jeździć do przodu. Możecie także sobie tutaj kliknąć przycisk Dynamic, dzięki czemu skrzynia przechodzi w tryb sportowy. Silnik zostaje tak jak jest, ale sama skrzynia troszeczkę trzyma wyżej obroty, później zmienia delikatnie biegi. No i dodatkowo jest tryb manualny, wtedy kiedy byście wjeżdżali po górach, czy chcieli skorzystać z tego, żeby samochód jechał na danym biegu już kompletnie, no to macie jeszcze tą możliwość wyboru tego biegu sobie bezpośrednio z kierownicy. Do tego połączenie tego z napędem na 4 koła to jest na pewno dosyć dobry element, bo po prostu wszystkie nierówności, niepewne warunki zawsze jesteście w stanie pokonać. Dlatego bardzo fajnym elementem na przykład jest taki wybór takiego samochodu z napędem na 4, wtedy kiedy macie na przykład do jazdy po górach, niepewne tereny do dojazdu, na jakieś inwestycje, na jakieś budowy, na jakieś takie nietypowe rzeczy, to wtedy 4x4 naprawdę się przydaje. Kawałek nierówności też naprawdę, zobaczcie jak przyjemnie to po prostu wszystko wykonuje swoją pracę. Myślę, że osoba, która jeździ różnego typu busami, z tego samochodu będzie naprawdę bardzo zadowolona. Bo hamulce to jest dosyć dobry element, który nawet sam Mercedes Polska zwrócił mi na to uwagę, że te samochody, które oczywiście jeździły w poprzednich latach jako Vito, bardzo często jeździły niestety jako przeładowane samochody, a teraz Mercedes stwierdził, że faktycznie Vito musi mieć o wiele mocniejsze hamulce, jako ze względu na to, że po prostu te samochody najczęściej jeżdżą z bardzo dużymi ładunkami i nawet bardzo ciężko są przeładowane już nawet mocno, no to Mercedes postanowił zastosować z przodu tarczówki, z tyłu tarczówki i czuć nawet, kiedy ten samochód jest załadowany, że on jest w stanie po prostu się naprawdę bardzo szybko zatrzymać. Oczywiście pamiętajcie, że macie palety z tyłu, która może się przesunąć, więc o tym warto także pamiętać, ale tak, macie ten element bezpieczeństwa, że ten bus naprawdę chce się bardzo fajnie zatrzymywać, jeśli chodzi o ten element. Warto także zwrócić na pewno uwagę na ogólnie na samą widoczność, która jest nawet dosyć na dobrym poziomie, jeśli chodzi o Vito. Co prawda te słupki są tak horrendalnie grube, że niestety nic nawet przez nie nie widzicie. W szczególności nawet ta szybka kompletnie tego nie poprawia, ale nawet jeżdżąc takimi samochodami, to uważam, że Vito, jeśli chodzi o swoją widoczność, jest naprawdę na dosyć dobrym poziomie, co na pewno podwyższa jakość także tego to lusterko, a lusterka boczne, szczerze powiedziawszy, też są naprawdę dosyć duże. Co prawda mogłyby być podwójne i mogłyby być wyższe, po prostu czasem brakuje trochę widoku, jeśli chodzi o dolne koło, czy po prostu widok troszeczkę szerszej perspektywy na ten samochód. Dodatkowo na haku możecie pociągnąć naprawdę sporo, bo 2,5 tony spokojnie jeszcze możecie pociągnąć na haku, tylko pamiętajcie, wtedy już jednak kategoria B plus E musi być. No to czas powiedzieć, ile to wszystko kosztuje, bo to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o dla waszej firmy. Ile musicie wysupłać budżetu, żeby taki samochód mieć? Od 139 tysięcy złotych netto jesteście w stanie już zakupić najtańszą możliwą bazę, jeśli chodzi oczywiście o Mercedesa Vito w takiej wersji. Jeśli chodzi o nasz egzemplarz prasowy, który jest oczywiście doposażony w takie, jakie nie inne, żeście widzieli, dodatki, 212 tysięcy złotych netto, jeśli chodzi o taki samochód w tej wersji oraz z takim oczywiście długością, bo oczywiście za wersję ekstra długą musicie jeszcze troszeczkę dopłacić. Dodatkowo oczywiście dodatki i parę innych rzeczy, no to praktycznie mamy 268 tysięcy złotych brutto, jeśli chodzi o takiego Mercedesa z takim silnikiem, który jest naprawdę bardzo ciekawym wyborem, no to szczerze powiedziawszy, są to już jakieś w miarę konkretne pieniądze. Ale czy warto wydać te pieniądze na ten samochód? Naprawdę warto. Szczerze powiedziawszy, nawet to, że Mercedes Vito już jest z nami od tak długiego czasu, to naprawdę jest to bardzo dobry samochód. Bardzo dobrze jeździ. To zawieszenie wielowahaczowe naprawdę robi robotę. Silnik, który my mamy, ten 119 CDI, o tej mocy 190 paru koni, naprawdę nie czuć na nim tego, że nawet załadujecie na niego nawet tą tonę. Po prostu to się naprawdę dosyć dobrze odpycha. Możliwy napęd 4x4 to jest to,
co praktycznie u konkurencji zbytnio nawet nie występuje, więc to jest bardzo fajny wyróżnik. Co prawda 22 tysiące złotych dopłaty to jest naprawdę już dosyć duża kwota, ale Mercedes Vito także ma swoje pewne małe bolączki. Oczywiście bolączką największą tego samochodu jest to wnętrze. Wnętrze, które jest twarde, nie ma zbytnio miejsc nawet gdzie odłożyć telefon, nie ma haczyka na kurtkę, nie ma takich podstawowych elementów, które są potrzebne takiej osobie wykonującej pracę w takim busie, gdzie po prostu można zjeść, usiąść, a także i odłożyć swoją kurtkę. Po prostu nie ma takich elementów. Mercedes Vito czeka na nową generację, bo to wnętrze po prostu musi zostać po prostu zmienione. Kolejną wadą, szczerze powiedziawszy, to jest trochę udźwig. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie większy, bo to na 200 w niektórych wersjach to już naprawdę nie jest zbytnio dużo jak na taki samochód. Raczej oczekiwałbym tu raczej tony 500, tony 600, ale z tego co widzimy z praktyki w większości Vito i tak jeździ po prostu przeładowane na naszych polskich drogach i to jest po prostu norma. Więcej wad zbytnio nie stwierdziłem. To jest naprawdę dobrze jeżdżący samochód, naprawdę bardzo fajny wybór i w szczególności dobry wybór na przykład kiedy kupicie większego Sprintera, to warto sobie dokupić na przykład mniejszego Citana albo właśnie Vito, tak żeby mieć jedną rodzinę samochodów, bo po prostu będzie łatwiej to serwisować, a myślę, że pokazały to poprzednie generacje, że Mercedesy Vito to naprawdę odporne i bardzo fajne samochody, które jeżdżą nawet do dzisiaj. A ja Ci serdecznie oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału, dosyć nietypowego, bo oczywiście z samochodem dostawczym. Oczywiście produkujemy także nie tylko samochody dostawcze, możesz także na naszym kanale zobaczyć inne osobowe na przykład samochody, których naprawdę dosyć sporo także żeśmy już wyprodukowali, jeśli chodzi o filmy. Nie zapomnij także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to właśnie dzięki Waszym subskrypcjom i temu czerwonemu magicznemu przyciskowi my możemy się rozwijać, a Wy możecie oglądać coraz to ciekawsze samochody. Więc dzięki serdeczne za obejrzenie tego filmu. Dwa inne w tym momencie Wam się wyświetlają. Nasze social media, także oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć, hej!